No to skoro radość słuchania Boga, jak to praktycznie rozpakować? Dziś między innymi o tym, więc rozbyki, lecimy. Frajda życia z Bogiem. Słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy w 21 wersecie takie surowo brzmiące być może słowa. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I Jezus mówi, że potem wiele osób będzie się powoływać na to, że prorokowały w Jego imieniu, wyrzucały złe duchy i tak dalej. I to nie oznacza, że to są złe rzeczy. Nie. To też jest część życia chrześcijańskiego, pakiet zadań. Ale Jezus mówi, nigdy was nie znałem, nigdy was nie znałem. I tak sobie myślę, że słuchanie głosu Boga wiąże się właśnie ze znajomością, z poznawaniem Go, z poszukiwaniem Jego obecności, Jego woli. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy byli nie tylko otwarci na to, żeby od czasu do czasu coś od Boga usłyszeć, ale myślę sobie, żeby była w nas taka pasja, żebyśmy byli ludźmi zasłuchanymi w głos Boga, żebym ja był człowiekiem uważnym na głos Boga. Skoro nie każdy, kto mówi Panie, Panie, nie każdy zna Boga, a znać Pana to też znać, odróżniać Jego głos, szukać Jego głosu, pytać się o Jego wolę. Rozpisałem sobie już x lat temu 10 sposobów, które widzimy w Piśmie Świętym. Pamiętam, że inspiracja też przyszła przez jedną z książek Młodzieży z Misją, Youth with a Mission. I takie sposoby słuchania Boga. Pierwszy to przez Jego Słowo, przez Biblię. Drugi to przez cichy wewnętrzny głos, przez takie przekonanie w naszym duchu. Trzeci sposób to Bóg może mówić w naszych myślach. Bóg może mówić też słyszalnym głosem. Mamy chyba dwa takie przypadki w Ewangeliach, ale to jest rzadkość. I chyba stąd się bierze to największe zamieszanie, że ktoś myśli, ale słyszeć głos Boga, to znaczy co, mam go słyszeć właśnie tak słyszalnie? Bóg mówi przez okoliczności. To jest bardzo ciekawe. Bóg mówi przez sny i wizje. Bóg mówi przez Kościół, przez przełożonych, starszych w wierze, przez innych ludzi. Bóg mówi przez osoby posługujące darem proroczym, przez posługę darami duchowymi. Bóg mówi przez innych ludzi, także przez niewierzących. Bóg mówi przez aniołów. I to chyba taki pakiet mam przygotowany. No i teraz co? Trzeba by rozwijać każdy z tych punktów, więc zrobimy to pewnie od następnego nagrania. Ale zobaczcie w ogóle, jaka różnorodność. Pewnie można by wyszczególnić jeszcze inne kategorie, ale tak sobie myślę, że ten głos Boży jest taki ciekawy, że on właśnie może przyjść i przez Biblię, i przez nauczanie Kościoła, i przez ziewającego psalinkę, który jako część stworzenia też mi teraz chyba podpowiada, że już czas kończyć ten odcinek. Więc mamy piękny miesiąc wiosenno zachwycający. Niech to nas pobudza również do słuchania Pana w naturze, na różne sposoby. Pomóż nam, Duchu Święty, żeby tak się stało. Frajda życia z Bogiem, tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw polubienie, komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.